Muszę powiedzieć, że absolutnie się z przedmówcą zgadzam. Kapitał wszędzie ma narodowość i nikt tego nie ukrywał. Obojętnie, czy rozmawiałem z prezesem Lockheed'a, czy jadę obiad z Billem Gatesem, obojętnie z kim, czy z koreańskimi przywódcami koncernów. Nikt tego nie ukrywał i każdy grabi do siebie. I nie podlega to żadnych wątpliwości. To w Polsce taki mit się zrobił, że nie ma narodowości. W każdym razie, jeszcze raz mówię, z mojego doświadczenia jest to absolutna nieprawda. I na co chciałbym zwrócić uwagę? Biznes to przeogromna różnorodność. Niewyobrażalna w zasadzie dla nikogo, bo im więcej doświadczenia, tym więcej widzę najprzeróżniejszych związków, relacji, możliwości. To jest nie do wyobrażenia, powiem moim zdaniem, przez żadnego teoretyka, również przez praktyków, żeby objąć całość możliwości biznesowych jednym rozumem, jednym aktem prawnym i jednym jakimkolwiek wspólnym działaniem. Dlatego jest miejsce dla firm państwowych. Są one konieczne, z mojego doświadczenia to wynika. Nie można oddać kluczowych, strategicznych dla państwa odcinków w ręce prywatne, dlatego że prywatną firmę zawsze można kupić i może być przejęcie zupełnie w nieoczekiwanym stronę. Jest też miejsce dla firm prywatnych, bardzo różnych firm prywatnych. I proszę państwa, to co na początku chciałem, aż takie pewne przejście zrobić między jednym a drugim wystąpieniem, coś co trochę mnie boli, że odróżnia na przykład podejście rządów angielskich do biznesu w porównaniu z wszystkimi rządami polskimi, jakie dotychczas były, to mało zwracanie uwagi na tą ogromną różnorodność w biznesie. Jeżeli popatrzymy na podejście rządu angielskiego, to on ma podejście następujące. Wszystkie, niezależnie kto sprawuje władzę w Wielkiej Brytanii. Rząd reguluje przede wszystkim życie firmom, wielkim i korporacjom. I większość przepisów angielskich ma wstęp. Nie dotyczy firmy, jeżeli za ubiegły rok obroty nie przekroczyły tylu i tylu milionów funtów. Tak zaczyna się prawie każda ustawa, poza podstawową, podatkową o rejestracji. Tam każda ustawa rozpoczyna się, że nie dotyczy, obojętnie czego dotyczy, czy ochrony środowiska, czy tego, czy tamtego, nie dotyczy firm małych. Dlatego, że firmy małe muszą wystartować i muszą mieć na to miejsce. One nie mogą od razu wejść na te same regulacje, co koncern. Niestety, polskie ustawodawstwo, właśnie jest taka największa różnica, nie widzi w tej różnicy, prawie w żadnej. Są to wyjątki, jest parę wyjątków, ale są drobiazgi. Generalnie mała firma, jeżeli ma kodeks karny, jak ma kodeks cywilny, to i tak nie zniszczy środowiska, i tak nie zrobi żadnej wielkiej szkody dla społeczeństwa, bo odpowiednie akty ogólne to normalizują. Natomiast nie trzeba od razu jej dawać ten pręgierz setek aktów prawnych, przez ten młody człowiek, on nawet nie wie, o co chodzi. On tego nie rozumie. On jest tak bezbronny, jak przychodzi do niego urzędnik i coś tam od niego chce, z czego ustawodawca, mając do czynienia z wielkimi firmami, nie pojmuje. Dlaczego o tym mówię? Bo z mojej historii pamiętam i śmieję się z siebie. Od samego początku, ponieważ Optimus kierowałem takimi firmami znanymi, był zapraszany do wszelkich gremiów doradczych przy rządzie, obojętnie jaki rząd był. I jak Optimus był mały, to ja mówiłem zupełnie co innego. Jak był średni, ja mówiłem zupełnie co innego władzy. Jak miałem wielką firmę, mówiłem zupełnie co innego. Do rządów mają dotarcie przede wszystkim firmy duże. A one mówią zupełnie co innego, jest w ich interesie. Absolutnie są przeciwne, że tak wyrażę, przeciwstawne oczekiwanie od władzy. Ale niestety jest problem w tym, że dostęp mają tylko ci wielcy, a zapominają, ja zapomniałem, mówię uczciwie, co mówiłem, kiedy byłem taki maluśki i miałem okazję wystąpić w Sejmie, czy tam spotkać się z panem ministrem, czy premierem. Teraz już przechodzę do tematu. Z tego wielkiego doświadczenia będę mówił, jak ważna jest etyka. I bym tu poszerzył etyka czynnikiem sukcesu w biznesie. Ja bym dzisiaj dodał dużo więcej. Etyka warunkiem koniecznym, aby być wolnym. Wolność warunkiem koniecznym, żeby być szczęśliwym w życiu. I etykę popatrzyłbym dużo szerzej.
jako przepustkę do wolności, jako przepustkę do szczęścia. Moje to podejście do etycznego postępowania zostało ukształtowane na samym początku mojej kariery zawodowej w biznesie. I ponieważ jestem praktykiem, to ja nie będę mówił żadnych teorii. Ja opowiem kilka przykładów, co się mi zdarzyło, a myślę, że te przykłady pozwolą Państwu odpowiedzieć na to pytanie. Generalnie, jak mam mówić o etycznym biznesie, to na samym początku z całego mojego doświadczenia wynika, że najbardziej czynnikiem oddziałującym, jaki w danym kraju jest biznes, jest ustawodawca. Przedsiębiorca zawsze dopasowuje się do warunków. No nie ma innego wyjścia. Wykorzystuje te warunki, które się da, na jakie ustawodawca pozwala. Natomiast zawsze jest to dopasowywanie się do warunków. I czy mamy kraj o biznesie bardziej czy mniej etycznym, z mojego punktu widzenia wygląda od tego, jakie warunki stworzyła władza. I też troszeczkę temu poświęcę wystąpienie, jak różne władze stwarzały najprzeróżniejsze warunki do działania, aby być etyczne. Natomiast generalnie oczywiście mamy całą rodzinę, mamy historię, mamy wszystko, co nas kształtuje. Ja startowałem jako zupełnie przeciętny człowiek. Owszem, skończyłem studia, informatykę na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, przyznam się z wyróżnieniem, i poszedłem do pracy w wielkim państwowym zakładzie. Były to sądeckie zakłady naprawy autobusów. Zakład dopiero co oddany, nowoczesny, w PRL-u, w głębokim PRL-u, ale mieliśmy wyposażenie z Danii. Proszę Państwa, w tamtych czasach mieć duńską silnikownię, mieć całą masę parku z strefy zachodniej, to w ogóle był rarytas. Był to najnowocześniejszy taki zakład w Polsce, takich zakładów było 30 i bardzo trudny do kierowania. Dlaczego? Że przychodził do nas autobus, myśmy go musieli rozebrać do śrubki, wszystko. Od silnika do rozrusznika, do siedzenia, rozebrać do śrubki, a następnie każdy z części poddać procesom regeneracyjnym. Jak były dwa koła zębate, jedno trzeba było zaszlifować, drugie napawać plastycznie, a potem zrobić odpowiednią obróbkę skrawaniem i utwardzeniem materiału, żeby była właściwa twardość. Proszę Państwa, każdą część autobusu trzeba było rozebrać i przeprowadzić procesy naprawcze, a potem złożyć jak w zakładzie nowych autobusów. Zakład bardzo skomplikowany, bardzo trudny. I taki młody szczawik idzie do pracy w tym zakładzie. Zakład najnowocześniejszy, jeden z 30 w Polsce i zawsze najgorszy. Nikt nie dawał sobie rady z kierowaniem tak trudnym zakładem. 1300 zatrudnionych, nigdy nie robiliśmy planu, zawsze straty, najgorsza jakość, jak trzeba było odnajdź, to były to szna. Ja przeszedłem tą całą drogę organiczną. Najpierw pracownik, kierownik sekcji, kierownik działu jednego, kierownik działu drugiego, między innymi normowania pracy, w dziale technologicznym, kierownik działu ekonomicznego. No, przeszedłem. I proszę Państwa, ponieważ nikt sobie nie dawał rady z tym zakładem, już po 4 latach, po studiach, co było całkowicie niezgodne z prawem, dostałem propozycję zastępcy dyrektora. Na razie to odrzuciłem. Potem przyszedł stan wojenny i po stanie wojennym jeszcze raz dostałem propozycję zastępcy dyrektora nieco później. No ale warunek trzeba zapisać się do partii. Ponieważ się nie zapisywałem, minął prawie cały rok i zostałem wezwany do Komitetu Wojewódzkiego, przyjął mnie sekretarz i mówi: panie kolego, lubimy takich ludzi z charakterem, co nie poddają się zmianom jak wiatr wieje. Akceptujemy pana bezpartyjność, ma pan nominację na zastępcę dyrektora, bo to był zakład z klucza, taki jeden z najważniejszych zakładów, więc trzeba, o wszystkim decydował Komitet Wojewódzki. I mówi: proszę pana, dostaje pan tą nominację, ale równocześnie nasza prośba do pana. Dostaje pan absolutnie wolną rękę. Nic pana nie ogranicza. Może pan robić, co pan chce. Niech pan ten zakład uratuje. Nie ograniczają pana absolutnie żadne uwarunkowania prawne czy inne. Niech pan ten zakład ratuje. Proszę państwa, młody szczawik, pełen ideałów, dostał całkowicie wolną rękę. Wszystko mu wolno robić. Wtedy taki glejnot sekretarza KW, to proszę państwa, to żadne prawo się nie liczyło. Takie były czasy. Ja wtedy idealista, wpatrzony w Japonię, proszę Państwa, w tamtych czasach Japonia dla całego świata to był hit gospodarczy.
Kraj ubogi stawał się nagle wiodącym technologicznie i bardzo szybko rozwijającym się krajem. Więc jak studiowałem, całe szczęście, tą informatykę na Akademii Ekonomicznej, cały czas mieliśmy opracowania, jak Japończycy to robią. I Japończycy zrobili reformę swojego kraju pod hasłem małe jest piękne. Małe zakłady, tanie w zarządzaniu i w funkcjonowaniu, bardzo elastyczne, poddane na zmiany trendów światowych, to jest to. I otoczone wielkie zakłady tymi małymi, które praktycznie robią wszystko, odpowiadają za cały postęp. Japonia postawiła na małe firmy wtedy. I hasło japońskiego rządu było małe jest piękne. I proszę Państwa, co ja zrobiłem, jako taki idealista? Podzieliłem ten wielki zakład państwowy na 23 małe zakłady. Było tak źle, że wszyscy się na wszystko zgadzali. Powiedziałem wszystkim pracownikom na wielkim zebraniu, robotnikom, bo tak to się wtedy nazywało. Szanowni Państwo, czy akceptujecie, że ja Wam dam wszystkim wypowiedzenie i dam Wam do podpisania umowę, że w naszym zakładzie w ogóle nie ma płac? I tak jest źle, że i tak prawie nic nie zarabiacie. Ale za to uczenie z Was wszystkich kapitalistów. Zamiast płac w tym małym zakładzie, bo dzielę zakład na 23 małe zakłady, będziecie mieli udział w zysku. Dostaniecie umowę. Oczywiście ja to przeliczyłem, bo już byłem informatykiem, dałem sobie radę, na przykład na silnikowni to był tam 0,5 dany pracownik. 0,5% udziału w zysku na przykład silnikowni, a na przykład na stolarni, gdzie deski były tanie, to było 5 czy 6% w zysku danej małej firmy, jednorodnej. Galwanizernia, obróbka skrawania, silnikownia, tam montaż, to były osobne zakłady pracy. Wszyscy się na wszystko zgodzili. Wszyscy pracownicy zgadzają się, że pracują bez umowy o pracę. Natomiast są kapitalistami, mają udział w zysku. Proszę Państwa, po 3 miesiącach, jak ja postawiłem na kult pracy i pracownicy to poczuli, mój zakład z ostatniego wyszedł na 2. pozycję w zjednoczeniu. Po 3 miesiącach. Jak pojechałem na naradę do zjednoczenia, to ja taki szczapik, a za mną 30 starych dyrektorów. Panie, jak pan to zrobił? Jak ja zacząłem tłumaczyć, że postawiłem na kult pracy i rzetelne potraktowanie pracowników jak partnerów, jak wspólników, a nie jak wyrobników, nic nie rozumieli. Proszę Państwa, chodziłem jak paw, ale krótko. Zaraz przyszedł do mnie, bo nie wziąłem pod uwagę jednego. Zaraz przyszedł do mnie szef Rady Pracowniczej i mówi: panie dyrektorze, pana już nie ma. Ja szedłem na ziemię, bo o czym zapomniałem? Około 10% osób w zakładzie nic nie robiło, bo to byli działacze Rady Pracowniczej, Związków Zawodowych, Organizacji Partyjnej, ZMS-u, tam pełno tego było. Mieli najwyższe grupy i nic nie robili. Ale zarabiali w naszym zakładzie super. A jeżeli teraz oni, bo wszyscy podpisali, że nie ma płacy, tylko umowa o udział w zysku, ile im wyszło na wypłatę? To zero. Najważniejsze osoby, Rada Pracownicza, zero na wypłatę, albo jakieś tam grosze, co tam, bo każdy gdzieś oczywiście formalnie pracował, tylko że nic nie robił. I szef Rady, a wtedy Rada Pracownicza, od tego zależało wszystko. Na wszystko musiała dać zgodę. Panie dyrektorze, pana już nie ma. Jako młody szczawik zamknąłem się w moim gabinecie, bo wtedy było modne wywożenie dyrektorów na taczkach. No i przyszedłem, myślę sobie, przyjdą, sadzą na taczki i wywiozą. To lepiej po cichu. Siedzę i czekam, kiedy mnie wywiozą, ale nikt nie przychodzi. Rano wchodzę przed 7 do gabinetu, wychodzę po 3, żeby ludzie za bardzo się nie rzucali w oczy. Nic się nie dzieje, tydzień minął. Odważyłem się wyjść po tygodniu na korytarz biurowcu. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry, dzień dobry. Nic się nie dzieje, nikt mnie nie wywozi. Po kolejnych 2-3 dniach odważyłem się pójść na halę produkcyjną. Wielki zakład. Ludzie zadowoleni. Panie dyrektorze, jest jak w Ameryce, nie musimy na saksy do Stanów jeździć. Panie dyrektorze, dziękujemy. A pod ścianą działacze, dosłownie piana im idzie z ust. Wściekłość w oczach. Roznieśliby mnie. Snują się po tych korytarzach ściekli. I proszę Państwa, wtedy ja dostałem lekcję na całe życie. Co się stało? Ja byłem osobą wolną, nie było na mnie haka.
Ja byłem za młodym szczawikiem, który jeszcze nie zdążył nic. Ja mówię uczciwie, coś ukraść, zakombinować. Ja byłem tacy jak wszyscy. Tylko jeszcze się mi nie nadarzyła okazja, której być może bym skorzystał. Bo ja nie byłem wcale lepszy od innych. Ale wtedy, jak ja poczułem, co to znaczy być wolny na tej hali produkcyjnej, ja zrozumiałem, co to jest, jak na człowieka nie ma haka. Proszę Państwa, to było doświadczenie na całe życie. I znowu, moje szczęście człowieka wolnego nie trwało długo, bo zaraz się rozbiło piekło w zakładzie. Rada niczego nie akceptowała. Związki niczego nie akceptowały. Zrobiło się piekło. Nie miałem innego wyjścia, musiałem wziąć kartkę papieru, napisać rezygnację. Naczelny musiał to zaakceptować, pomimo że ja byłem jego podporą. Syn szefa SB, notabene. To było jeszcze drugie dno. Przez to, że to był naczelny, był syn szefa SB, nie można było przeciwko mnie żadnej prowokacji zrobić. Tylko trzeba się było oprzeć na faktach, a tych faktów nie było. Proszę Państwa, polecam Wam to uczucie człowieka wolnego, na którego nie ma haka. I ja mówię uczciwie. To był ten moment, który ukształtował mnie potem na dalsze miesiące mojego życia. I chcę, żebyście tu zwrócili uwagę. Zrobiłem dla tego zakładu wszystko. Harowałem od świtu do nocy, żeby to wszystko przeprowadzić. I zostałem wyrzucony, jestem bez grosza. Bo wtedy pracownicy zarabiali ode mnie parę razy więcej od dyrektora. Takie były czasy. Nie mam grosza. Z moją rodziną jadłem chleb i dżem, pamiętam do dzisiaj. Na to nas było stać. Jedynie co miałem, to miałem, dostałem talon na Warburga. To prawda. Jako dyrektor dostałem talon na Warburga, więc miałem tanio kupionego Warburga. I proszę Państwa, świat się zawalił. Nie mam grosza. Realnie wylali mnie z zakładu pracy. I wtedy w akcie rozpaczy, ponieważ znałem się tylko na informatyce, postanowiłem założyć Optimus. Przypomnijcie sobie, jak się wam wszystko zawali, jak świat przestanie istnieć, wszystko na nie, to przypomnijcie sobie mnie, kiedy mi się świat zawalił i ja w akcie rozpaczy zakładam firmę Optimus. Bez grosza. Ja mówię prawdę. Tam był jakiś kapitał zakładowy, który trzeba było wnieść. Ja dopiero jak zarobiłem za rok czy dwa, to ja wniosłem ten kapitał zakładowy formalny do spółki S.O. I proszę Państwa, znowu kluczowe doświadczenie na całe życie za chwilę. Znałem się na firmie państwowej. Natomiast tu idę, otwieram własną firmę prywatną. Jeszcze był PRL. Natomiast było już w tym momencie po ustawie Wilczka. Ja idę do znajomego prawnika i pytam się, co ja muszę umieć wiedzieć, żeby firmę prywatną poprowadzić. On wyjął mi na powielaczu takie trzy akty prawne. Mówi, po ustawie Wilczka prawo gospodarcze zostało, praktycznie nie istnieje. Dostaje tylko podstawowe akty prawne. Obowiązuje pana przedwojenny kodeks handlowy. Komuniści go nie ruszyli od czasów przedwojennych ani o jedną literkę. Obowiązuje pana ustawa o podatku dochodowym. Ma pan płacić 40%, żadnych ulg nie ma. I ustawa o prawo celne oraz kodeks pracy i opłaty na ZUS. Resztę wszystkie inne dotyczące oczywiście branży, w której byłem, wszystkie inne regulacje zostały przez Wilczka zniesione. I proszę Państwa, wtedy to był okres pierwszej informatyzacji Polski. Wszyscy chcieli mieć komputer. Takich młodych ludzi jak ja było w Polsce dziesiątki tysięcy, co otworzyli swoją firmę informatyczną. Proszę Państwa, jak się wzięło gazetę, to tam takim maczkiem kilka stron ogłoszeń firm informatycznych. Jestem bez grosza, otworzyłem firmę informatyczną. Muszę zatrudnić elektronika, bo byłem informatykiem, miałem pisać programy, ale nie znałem się na sprzęcie. I wtedy, proszę Państwa, kiedy wszyscy mają tak samo, bo w całej branży wszyscy mieli tak samo, żadnych regulacji poza płaceniem podatków, zarejestrowanie firmy, płaceniem ZUS-u. Dla mnie staje się jasne, że aby osiągnąć sukces, muszę dać lepszą ofertę na rynek. Nie ma innego sposobu. Mój komputer musi być lepszy,
tańszy, lepiej serwisowany, z większą kulturą dostarczony klientowi i z pełną odpowiedzialnością za wszystko. A zdaję sobie sprawę, ponieważ nie jestem elektronikiem, że sam tego nie zrobię, że muszę zatrudnić pierwszych ludzi i to szybko muszę zarobić, żeby pierwszą wypłatę zapłacić, ja nie miałem nic. I zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę to ludzie, których zatrudnię, są dla mnie największym skarbem. To nie ja, oni muszą być najlepsi dla klienta. To oni muszą go najlepiej obsłużyć, to oni muszą najlepiej, najgrzeczniej z nim rozmawiać, to oni muszą wyszukać mi najlepsze na świecie podzespoły, żeby zrobić najlepszy komputer. To jest ich wiedza. Ja bez nich nie istnieję, bo jestem tylko informatykiem, a nie elektronikiem. I proszę Państwa, jeżeli jedynym czynnikiem jest, oceniającym jest klient, a jedynym narzędziem są pracownicy, to ja zdaję sobie sprawę, że muszę zrobić tak samo jak w Szna. Mam partnerów, a nie mam pracowników, a nie mam żadnych robotników. Proszę Państwa, firma oparta na tym, że wszyscy służymy klientowi. Wszyscy służymy klientowi, a ja mam partnerów, a nie pracowników, czy robotników, czy innych. I od portiera do szefa każdy realizuje cele firmy służąc klientowi, a dla mnie największą wartością są pracownicy, bo to oni z klientem rozmawiają, a nie ja. Proszę Państwa, firma oparta na tych zasadzie, na tej zasadzie, na tej kulturze poszanowania pracownika i klienta i pracy, okazuje się, że jest perpetuum mobile do sukcesów. Nie mając ani grosza, po 7 latach wchodzimy na rynek podstawowy giełdy warszawskiej, na główny rynek. Po następnych 2 latach wchodzimy do WIG-u 20. W 1997 roku dostaje nagrodę druga firma rynku podstawowego. Obok mnie banki, firmy ubezpieczeniowe, potentaty państwowe. Firma, nie miałem nic, mam pod względem kapitalizacji obrotów drugą firmę na giełdzie. Proszę Państwa, z firmy jednej, dzięki tej kulturze, w ciągu tych paru lat robi się grupa 30 przedsiębiorstw, z tego 3 są bezwzględnymi liderami w swoich branżach. Optimus, dziś to się nazywa CD Projekt. Jak rząd zaczął gnębić Optimusa, to zmienili nazwę na CD Projekt. Ostatnio sprzedałem z bardzo ładnym zyskiem akcje CD Projektu. To jest Optimus. Ta firma, co robi Wiedźminy i inne. Optimus jest na rynku komputerowym liderem. Onet na rynku, to jest przecież Optimus.net, to jest nasza sieć intranetowa, rozwiniona w dzisiejszy Onet. Optimus IC, dziś to się nazywa Novitus, podstawowy dostawca kas fiskalnych w Polsce i następnych kilkanaście firm, których pozmieniają nazwę, aż mi trudno dziś wymienić, co to jest. Proszę Państwa, wtedy Optimus staje się imperium. Do tego stopnia jesteśmy dobrzy, że proszę sobie wyobrazić, przychodzi do nas Lockheed Martin, ten od F-16, mówi, macie taką kulturę, że wybraliśmy was jako dwie firmy na świecie. Jedną w Australii, drugą w Polsce. Robimy joint venture po 50%. My dajemy naszą technologię. Wy dajecie kulturę i zdobywamy Europę. Cały offset F-16, bo wtedy Polska miała kupić F-16. Przechodzi oczywiście przez naszą wspólną firmę. Moi pracownicy wyjeżdżają do Stanów. Lockheed ich szkoli, rzeczy, o których się w Europie nie śniło. Mamy wspólną firmę. Przychodzi list od Microsofta. Robicie tak dobre komputery, że mamy prośbę. Całość albo część z nich nazywajcie Microsoft za darmo. Będziemy dumni, jak będą wasze komputery nazywać się Microsoft. Proszę Państwa, wygląda, że nie ma dla naszej firmy żadnego ograniczenia. Zdobywamy cały świat z Lockheedem. Oni szkolą moich pracowników. Moi pracownicy są szczęśliwi, zarabiają. Powiem tyle. W tamtych czasach pensja najlepszych pracowników to była równowartość 10 tysięcy dolarów amerykańskich miesięcznie. Nie, musiałem tak płacić. Oni jeździli do Stanów, do Intela, do Microsofta, pracowali tam razem. Gdyby im nie płacił tyle, co w Intelu, to by mi zaraz Intel przechwycił. Nikt by do Polski nie wrócił czy z Lockheeda.
tam były pensje 10 tysięcy dolarów, moi pracownicy zarabiali tyle samo. A ja płaciłem 40% podatków i byłem szczęśliwy, bo firma oparta na kulturze, na etyce, jakbym miał czas, to im pokażę, jak chciała nas kupić firma niemiecka największa. Nieporównywalnie silniejsza w każdym względzie. Dzięki etyce nie miała do nas szans. To jest opowiadanie na konkretny wykład. Coraz bardziej otwierałem się na to, co to znaczy. Jeszcze jeden. W Optimusie, w mojej grupie, nigdy nie było związków zawodowych. Dlaczego? Jak ktoś chciał założyć związek zawodowy, to inni się śmiali. Słuchajcie, przecież szef jest najlepszym związkiem zawodowym. Tak, proszę Państwa, nigdy w żadnej z moich wielkich firm nie było nawet próby, bo się wszyscy wyśmiali z takiego, co chciał. Przyszedł z jakiejś tam innej firmy, był działaczem związkowym, wiedział, że ma ochronę, to pracownicy go wyśmiewali. Właściciel jest najlepszym związkiem zawodowym. Proszę Państwa, wydawało się, że ja byłem przyjmowany w Ameryce prawie jak prezydent Polski. Byliśmy jedną z dwóch firm na świecie, która na swój rynek nie wpuściła amerykańskich firm komputerowych. Tylko NEC w Japonii i Optimus w Polsce zablokowali. Resztę, wszystkie kraje świata należały do Amerykanów i dlatego mnie cenili. Proszę Państwa, wydaje się, że nie ma żadnych ograniczeń przed nami, że zdobędziemy z Lockheedem co najmniej Europę. Niestety do akcji przystąpił Sejm i zaczął produkować jeden akt prawny za drugim. Jak maszynka, zaczęli się chwalić, że to regulacje wymyślają. No i w moim firmie najszybciej rozwijał się dział prawny. Wszystko trzeba było mieć teraz, opinie prawników, ekspertyzy, badania i tak dalej. Proszę Państwa, na początku cała energia idzie na klienta, na innowacyjność, na organizację, na wszystko. Teraz Sejm przystąpił do pracy i co chwilę nowa regulacja i czytania, zastanawiania się, błędy, bo wiadomo, jeżeli interpretacja to prawo nasze. No i dam przykład, żebyście Państwo wiedzieli, jak to działa od strony firmy prywatnej. Na przykład utworzyliśmy firmę Optimus Pascal Multimedia. Robiliśmy oprogramowanie multimedialne na krążkach, żeby wyrównać poziom szkół wiejskich i miejskich, czyli braliśmy najlepszych wykładowców na przykład z matematyki i kurs dla szkoły średniej matematyki, przygotowanie do egzaminu na krążku. Ćwiczenia, pytania, testy, wszystko. Sprzedaje nam się to świetnie, całą taką firmę utworzyliśmy w tym celu, no ale nagle widzimy, aha, oczywiście pytanie do Urzędu Skarbowego, jak to opodatkować, bo nowy produkt. Jak to, 22% VAT-u i sprzedawać. Mamy na piśmie z Urzędu Skarbowego. Sprzedajemy to na rynku, nagle widzimy, że nasza konkurencja, naszym zdaniem znacznie gorszymi produktami, zaczyna wygrywać na rynku. Ceny ma bardzo niskie. Zaczynamy grzecznie do nich podchodzić, jak wy to robicie, bo u nich jest VAT-u 7%. A oni, jak pojechaliśmy do nich, wyciągają nas pismo od Urzędu Skarbowego, 7% VAT, a my 22% VAT, proszę Państwa. 15% różnicy na produkcie masowym, gdzie zyskowność jest 5%, to w ogóle nie mamy szans. Jak oni mają opodatkowanie 7%, robimy ekspertyzy prawne, bo widzimy, że nas nie będzie, że nas zje tam ta firma. No i co mówią prawnicy? No, obydwie decyzje Urzędu Skarbowego są zgodne z prawem. Tylko już jest tyle tych aktów prawnych, że po prostu Ministerstwo Finansów się pogubiło i da dwa różne akty prawne. W jednym akcie prawnym jest, że komputery, oprogramowanie, wszystko, no jest to ewidentnie oprogramowanie i krążek, 22% VAT-u. To jest w jednym akcie prawnym Ministerstwa Finansów. W drugim wszystko, co służy edukacji, 7%. A przecież ewidentnie to służy edukacji. I proszę Państwa, dochodzę do sedna problemu. Co niszczy polski biznes? I ja wtedy odkrywam, że tak naprawdę już nie od jakości produktu zależy sukces, tylko od decyzji urzędnika, od relacji z władzą. I nie ma nigdzie żadnej korupcji. Zgodnie z prawem jest i 7, zgodnie z prawem jest i 22. Tylko firma, która dostanie od Urzędu Skarbowego 7, zdobywa rynek, firma tamta musi zbankrutować. Nie ma innej pośredniej drogi. Proszę Państwa, już nie efekt pracy, wysiłek
innowacyjność jest czynnikiem sukcesu, tylko relacja z władzą. Popatrzmy na to od strony władzy. Nawet gdyby to byli sami święci, a od nich tak dużo zależy, czy firma jest, czy firmy nie ma. No wreszcie byśmy przyjęli czekoladę, potem jakiś koniak, a potem jakąś małą prowizyjkę od sprzedaży. Nawet gdyby święci siedzieli w tych urzędach skarbowych. Wcześniej czy później. I proszę Państwa, niestety rynek zaczyna ogarniać wtedy przeogromna korupcja. Do tego stopnia, i nikt nie zareagował, że był taki czasopismo komputerowe Enter. Dali na pierwszej okładce znak drogowy stop, a pod spodem stop korupcji wielkimi literami. Wszystkie przetargi informatyczne w Polsce są skorumpowane. Żadna władza nie reagowała, bo wszyscy wiedzieli, że to jest bardzo bliskie prawdy. Proszę Państwa, ilość prawa, która wtedy została wyprodukowana, byle jakiego prawa, dającego ogromne uprawnienia władzy, była porażająca. I rynek robił się zgnity. Rynek robił się przede wszystkim stawała gospodarka, dlatego że w Polsce cwaniaków nie brakuje. Jeżeli mam, nabrałem towaru za 500 000, a mogę zbankrutować i zapłacić tylko 50 000 na przykład kapitału zakładowego, to lepiej zbankrutować. Po co płacić moim klientom? Obrót gospodarczy staje się tak niepewny, że gospodarka zwalnia, bo się każdy boi wydać towar, bo klienci nie płacą, bo bardzo często bankrutują. Korupcja zaczyna być powszechna. Dam jeszcze jeden prawdziwy przykład. Wreszcie prawie nic nie wygrywamy, no bo nie dajemy łapówek. Wreszcie pojawia się przetarg jednego z najważniejszych ministerstw w Polsce na ogromny system wart. Pamiętam, że ale około setek milionów, gdzie technologię ma tylko Lockheed. Także wreszcie z Lockheedem, no to teraz świadkujemy, bo nikt poza nami, oczywiście Lockheed nikomu technologii nie da, a Polska musi wziąć technologię Lockheeda, bo na świecie tylko Lockheed ją ma. Wreszcie mamy pewny przetarg. Podaję zdarzenie autentyczne. 2 tygodnie przed przetargiem przychodzi do mnie szef działu przetargów, to się nazywa działu integracji, mówi: szefie, jacyś panowie z ministerstwa do pana, z tego co robimy ten przetarg. Ich szef przyjmie, no bo taka ważna sprawa, przyjmuje 2 panów, oni nie mają żadnych ogródek. Zaczynają: panie prezesie, wie pan, że startujecie w przetargu, macie dobre rozwiązanie. Proszę odpowiedzieć nam na pytanie, jak pan wygra, ile pan daje? Żadnego skrępowania, nic. Wysocy rangą urzędnicy ministerstwa. Ja mówię: nic. Zdziwili się. I wygoniłem. Jest dzień przetargu. Przychodzą ci 2 mili panowie rano. Rozwiązanie przetargu miało być w południe. Oni przychodzą rano do firmy. Przychodzą do mnie i pytanie zadają: panie prezesie, czy jak pan wygra, czy daje pan 5 000? 5 000 to jako szef wielkiej firmy, to ja miałem w portfelu. Mówię: nie, nie daję. Jestem pewny swego, no tylko Lockheed ma technologię. Wyrzucam ich. Proszę państwa, przetarg przegraliśmy. Wzięła to inna firma, wygrała. Oczywiście Lockheed technologii nie dał. Po 3 miesiącach, jak tamta się 3 miesiące dobija do Lockheeda, myśleli, że jak Lockheed zobaczy kasę, to jest taka firemka, co od razu zmięknie i da. Lockheed nie dał. Przetarg do dziś chyba jest niezrealizowany. Znaczy temat niezrealizowany, bo to były pieniądze z Banku Światowego na potężną inwestycję dla Polski. Lockheed technologii nie dał. Tamta firma po 3 miesiącach ogłosiła, że nie jest w stanie wykonać przetargu. Proszę Państwa, zdaję sobie wtedy sprawę, że ja się do tej nowej rzeczywistości nie nadaję. Oddaję szybko cynk na rynek, sprzedaję całe imperium. Nieważna jaka cena, byle szybko, żeby w biegu ktoś przejął i zarządzał metodami, które są właściwe na dany okres, bo rynek
dopasowuje się do warunków. Bardzo szybko, wtedy Optimus stał na giełdzie 440 zł za akcję. Konsorcjum zorganizowane przez Brebank proponuje mi 120 zł na akcję. Akceptacja, sprzedana. Całe imperium sprzedane. Co mówią mi, tu będzie teraz jeszcze najciekawsze. Co mówią mi prawnicy, szefie? Ponieważ to w Polsce prawo jest tak skomplikowane, jak ktoś ma takich prawników jak szef, to nigdy nie płaci podatków zgodnie z prawem. No bo my przecież zgodnie z prawem się podatek od sprzedaży takiego imperium nie należy. Jak to my? Właściwie zwariowali. Akurat wtedy jakąś tam panią po sądach sądzono, co ksero zrobiła i nie wydała papierka VAT-owskiego. Za parę groszy kserokopię w kiosku robiła i ją ścigali. Ja mówię, ja zarabiam fortunę i zgodnie z prawem mam nie płacić, a jak szef nie wierzy, napiszemy pismo do Urzędu Skarbowego, zobaczymy, co odpiszą. Wysłaliśmy pismo do Urzędu Skarbowego, przesłała mi umowę sprzedaży Optimusa, oczywiście na odcinku finansowym. Tam była cała masa innych warunków dla mnie. Po 2 tygodniach dostaję odpowiedź od naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, podpisano. W odpowiedzi na wasze pismo informuję, że w zaistniałej sytuacji podatek dochodowy nie występuje. Pieczęć Urzędu Skarbowego, naczelnik podpisał, prawnicy mówią, panie prezesie, nawet gdyby podatek był, a jego zgodnie z prawem nie ma, to nikt panu nic nie zrobi, ma pan taki papier. Proszę państwa, parę dni później dostaję zaproszenie od naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu. Stół zastawiony jak na wesele, jak wszedłem. Siedzi tam 2 osoby, pan naczelnik i bardzo ważny polityk, znany w całej Polsce. I rozmowa się zaczyna następująco. Oczywiście częstują mnie. Panie prezesie, no myśmy tu poszli panu na rękę, pan wie jakie jest prawo, że to w zasadzie jest podatek i go nie ma. Myśmy oczywiście dali taką decyzję, jak pan dostał. No i teraz tak mamy taką prośbę do pana. Tu pan poseł powie, potrzeba, akurat zmieniam, bo on był wtedy senatorem. Pan senator powie tutaj, jakie są potrzeby w regionie. I mówię uczciwie, żadnej korupcji takiej bezpośredniej. Potrzebne zrobić szpital, potrzebne zrobić boisko sportowe, dofinansować halę sportową. Maleńki procent zaoszczędzonych przeze mnie pieniędzy na cele społeczne. Ale chcę powiedzieć uczciwie, że bardzo mi się to nie spodobało. Nawet pojechałem oglądać to miejsce, gdzie miałem postawić te jakieś tam obiekty. Bo coś tam było przyjęcie, jak przyjechałem, pokazali mi, co tu będzie, plany, wszystko. Tylko oczywiście pieniążków potrzeba. Mówię uczciwie, żadnej korupcji takiej typu do kieszeni. Czyli przygotowali pode mnie projekt, można powiedzieć. Ale wyglądało mi to brzydkie. I proszę państwa, kazałem prawnikom zmienić umowę tak, żeby podatek na 1000% występował. Jak potraficie zrobić, żeby nie było podatku, to potraficie zrobić, żeby był podatek. No oczywiście, szefie. I wpłaciłem do budżetu państwa 40% od zarobionych pieniędzy ze sprzedaży. Jak sprawdziłem w ustawie budżetowej, płaciłem 2,6 przychodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednym, 2 przelewami do zaliczka i potem przelew. 40% dokładnie wpłaciłem. I myślę, że jestem bohaterem. Natomiast układ nie mógł znieść policzka. Przecież oni z takim sercem wyszli do mnie. A ja to serce odrzuciłem. I to jeszcze przeciwko sobie. Mówię, tam miałem dać ile? 5% zaoszczędzonych na podatku pieniędzy. Ale tu jeszcze muszę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo jak tematem jest etyka i od czego ta etyka zależy. Tu muszę, pomimo że komunistów nie lubię, oddać szacunek, bo na rynku była zgnilizna totalna, jak chodzi o warunki do prowadzenia biznesu w Polsce wtedy. To był przełom wieków. Końcówka lat 90., początek lat XXI wieku. Muszę oddać hołd premierowi Millerowi.
za wszystko, co robił, to nie lubię. Nie akceptuję tego wszystkiego, o czym wiem, że robił i w żadnym wypadku się pod tym nie podpisuję. Natomiast albo on, albo ktoś mu doradził rzecz, którą muszę tu powiedzieć, bo tu ten rząd zrobił wiele w tym wypadku, jak chodzi o czystość i etyczność, ogromnie dużo dla Polski. I chcę pokazać właśnie, jak małym ruchem rządu i jeszcze od tego zapełniając sobie budżet, czy nakładając kasy do budżetu, zrobił genialną rzecz dla czystości polskiej gospodarki. Co zrobił Miller, bo wyprowadził w ciągu, nie oczywiście nie roku, bo to potrzeba było kilka lat, ale to, czym mówił tutaj mój przedmówca, co się pan Tusk chwalił Zieloną Wyspą, to mu Miller to zrobił przecież, a nie on. Co zrobił wtedy premier Miller, za co? Za jedyną rzecz w swojej, tym można go pochwalić, a mianowicie bardzo sprytnych 10 pieczeni na jednym ogniu. Wprowadził wtedy tak zwany podatek liniowy i działalność gospodarczą. Wydawałoby się znowu dobrze dla przedsiębiorców, no bo 19% podatku i do tego podatek liniowy. Przyznam, zachętę piękną. Ale pod spodem małymi literkami było nie za darmo. Nie za darmo, drogi biznesie. Ty biznesie musisz się zmienić, jeżeli chcesz z tego korzystać. Bo co pisało pod spodem? Pod spodem pisało, że w tej formie działalności, która jest bardzo prosta, odpowiada się całym swoim majątkiem za wszystkie zobowiązania. Za wszystkie, nie do urzędu skarbowego, tak jak w innych formach, tylko za wszystkie, czyli dla wszystkich klientów. Czyli ty nie możesz zbankrutować firmy, bo wtedy komornik ci wszystko weźmie i to sprzeda po pół ceny, tak on będzie chciał. To już lepiej ty się wysprzedaj po normalnej cenie rynkowej i oddaj długi. Proszę państwa, tam potem małym druczkiem było znowu nie za darmo. Ponieważ odpowiadasz całym swoim majątkiem, to możesz wnosić ile chcesz pieniędzy prywatnych do tego biznesu, nawet nie musisz zgłaszać do urzędu skarbowego. Ale proszę państwa, dzięki temu ludzie wysprzedawali się, żeby zrealizować zobowiązania. Bo lepiej samemu sprzedali się wysprzedać, niż jak to zrobi komornik. Czyli ogromna ilość prywatnych pieniędzy zasiliła obrót gospodarczy. Następną rzecz zrobił jeszcze piękniejszą. Taką prostą działalność gospodarczą rejestruje się w gminie. Wystarczy dowód osobisty i 5 minut. Prawdziwe jedno okienko, o którym wszystkie władze mówiły. Idziesz do gminy, dajesz dowód osobisty, mówisz, chcę mieć firmę, która będzie na przykład sprzedawać ziemniaki. Tylko trzeba podać było temat, którym chce się zajmować. Pracownik wypełniał papierek, wkładał do systemu informatycznego. Papierek. W paru minutach mam założoną firmę. I proszę państwa, ponieważ nie było żadnej bariery wejścia, nawet złotówki w tą działalność, co ta ustawa zrobiła o działalności gospodarczej? Miliony młodych Polaków przez te lata mogło się sprawdzić w biznesie, czy mają talent. Bo każdy mógł przyjść do gminy i powiedzieć, zakładam firmę w tej dziedzinie. I proszę państwa, dlaczego to było takie piękne? Bo się sprawdzali ci młodzi ludzie nie na koszt społeczeństwa, bo tej firmy się nie da zbankrutować, tylko na swój koszt i koszt swojej rodziny. Było testowanie milionów Polaków talentów biznesowych na koszt delikwenta, który testuje, a nie na koszt społeczeństwa, jak spółka z o.o. A jeszcze zadbał o budżet. Dlaczego? Przy tej formie działalności nie ma żadnych ulg podatkowych. Czy żadnych kombinacji. Płacz i płać. I ostatnia sprawa. Te firmy są bardzo tanie. Bo wystarczy tylko, no każdy kto ma, ja miałem jednej, drugiej, trzeciej, więc w spółce, jak robisz przelew bankowy, trzeba 2,5 zł średnio zapłacić za każdy przelew. W działalności gospodarczej zero. Ponieważ jest to prosta działalność gospodarcza, to prowadzenie księgowej firmy jest bardzo tanie. To są dziesiątki małych firm, co prowadzą działalności gospodarcze. Za parę stóp, dosłownie za stówkę ci poprowadzą. Jak masz spółkę z o.o., gdzie jest to skomplikowana działalność, musisz zapłacić parę razy więcej. Proszę państwa, działalność gospodarcza jest na ryzyko właściciela. Ja powiem uczciwie, ja wolałem, żeby mnie pracownicy nawet okradli, bo to mnie mniej kosztowało niż pełna wewnętrzna ewidencja i kontrola. Jest to tańsze.
Te spółki są bardzo tanie, bo się wtedy dobiera pracowników dobrych, uczciwych i nie trzeba ich pilnować, nie trzeba tej ewidencji robić. Dlatego ta spółka jest strasznie tania i cała energia idzie na rynek. I co to spowodowało? Że jak jakieś 3 lata temu dla potrzeb pana prezydenta robiłem takie podsumowanie działalności, to działalność gospodarcza w stosunku do obrotu, bo to jest najlepszy obiektywny miernik, płaciła 3,7% podatku dochodowego do budżetu, 3,7%. Spółki handlowe płaciły chyba 1,7, a korporacje 0,5%. Tu się zgadzam. Korporacje robią co chcą, mają cały świat do dyspozycji i najlepszych prawników. Spółki prawa handlowego są drogie, więc tego zysku jest mniej. Działalność gospodarcza jest tania. Pomimo, że to jest tylko 19%, wpłacały 3,7% faktycznie, 3,7% w stosunku do obrotu do kasy państwa. Miller napełnił. Wystarczy zmienić formę na drogą i od razu jest pół mniej podatku. Pomimo, że nominalnie podatek jest wyższy, chociaż teraz nawet przy nowych zmianach to jest taki sam. I proszę państwa, za to chcę pochwalić Millera. Te prawie 1 000 000 firm, bo aż tyle ludzi poszło, zmieniło totalnie. Dziś rynek polski jest praktycznie pewnym rynkiem. O, korupcja jest, bo ona zawsze była, afery zawsze były. Natomiast ten podstawowy trzon polskiej gospodarki, ci mali przedsiębiorcy, którzy stanowią podstawę każdej gospodarki, to nie na wielkich się opiera. Ci mali dzięki rozwojowi wymuszają postęp średnich, średni dzięki rozwojowi wymuszają postęp dużych. Gospodarka rozwija się dzięki tym małym firmom, dlatego bardzo wiele krajów, przodująca jest Anglia, nie praktykuje żadnych regulacji dla małych firm. Ich nie obowiązuje nic z Unii Europejskiej. Po prostu oni wyłączają małe firmy z tego wszystkiego, co wszystkie inne kraje wprowadzają. Dlatego Polacy w Wielkiej Brytanii takie sukcesy osiągają. Nie za darmo. Proszę państwa, i teraz najtrudniejsza dla mnie i najważniejsza może dla państwa sprawa. Jak powiedziałem, układ nie chciał mi wybaczyć tego, co zrobiłem. Ja odrzuciłem taką ofertę. Dlatego ja jestem, prawie że się unoszę, jaki to jestem dobry, płaciłem dobrowolnie tyle milionów podatku. Pewnego dnia, wreszcie miałem czas, żeby tam pożeglować, oczywiście nie chciałem mieć tyle pieniędzy, i zarobiłem, więc powiem uczciwie, grubo ponad 90% przeznaczyłem na cele charytatywne. Znana jest tylko jedna rzecz, świątynia w Krakowie, którą finansowałem. Takich obiektów po Polsce jest bardzo, bardzo wiele. Ja wydałem praktycznie całe zarobione, po prostu mi tyle pieniędzy. Wydałem na cele społeczne. I układ postanowił tego nie wybaczyć. Pewnego dnia wracam z Mazur, wreszcie miałem czas pożeglować bez tym żeglarzem. Bardzo późno w nocy, rano o 6:00, nawet nie zdążyłem się ani dobrze przespać. Dzwonią, włączam kamery, żeby zobaczyć, kto tam dzwoni mi o 6:00 rano. Pełno wozów policyjnych, wszyscy uzbrojeni. Policja otwierać. Wchodzi do mnie taki jeden, pokazuje mi jakiś tam karteluszek i mówi, że jest pan groźnym przestępcą. Mamy pana w konwoju prowadzić do prokuratury apelacyjnej w Krakowie Wydział Przestępczości Zorganizowanej. Pan jest przestępcą. Ponieważ groźni przestępcy uciekają z konwojów, wtedy się dowiaduje, co to znaczy komenda ręce. Ręce trzeba wyciągnąć, oni skuwają, wkładają do wozu policyjnego, jeden z drugiej strony konwojując. Jeden policjant z lewej, drugi z prawej, z przodu, z tyłu, konwój na sygnale, wiozą mnie do Krakowa. W domu pół tych policjantów zostaje i informują mnie, że zajmują cały mój majątek, aby naprawić szkody, które ja wyrządziłem Polsce. Żeby pokazać tylko próbkę, co układ potrafi, w garażu stoją 2 samochody. My mieszkamy poza cywilizacją, więc samochody są konieczne, żeby dojechać do wszystkiego. No, wyciągają karteluszek, samochody próbowali zająć samochody, tak jak wszystko w domu. Mój prawnik, który żeśmy szybko go zawołali, mówi: protest.
To są zajęcie z majątku pana Kluski, a te samochody są służbowe, firmy pana Kluski. Zajęcie ich nie obowiązuje. Proszę państwa, mija parę godzin, przyjeżdża przedstawiciel Wojskowej Komisji Uzupełnień, zabiera się samochody na czas nieokreślony w czasie pokoju dla celów obronności państwa. Żadne prawo na to nie pozwala. Tylko zobaczyli, jak to działa. Mój prawnik momentalnie odwołuje się do prezydenta Nowego Sącza, który odpowiada za Komendę Uzupełnień, jest instancją odwoławczą dla Wojskowej Komendy Uzupełnień. Mówi, ponieważ znają się, bo są prawnikami po UJ-cie, zaraz ci to anuluje. Mój prawnik przychodzi z podaniem o unieważnienie tej decyzji, a prezydent Nowego Sącza pisze, podtrzymuje decyzję. Sam jest prawnikiem, wie dobrze, że robi decyzję całkowicie bezprawną, a wcześniej obiecał zresztą mojemu prawnikowi, że mu podpisze. Więc mój prawnik jeszcze siada w samochód i jedzie do Krakowa, bo jest jeszcze druga instancja odwoławcza, wojewoda małopolski. Jedzie z tym samym, pytał, czy przerobionym tam pismem do wojewody małopolskiego. Wojewoda małopolski podtrzymuje decyzję Wojskowej Komisji Uzupełnień. Mój prawnik dosłownie ręce mu opadają. Mówi do pani sekretarki. Jeżeli pan wojewoda natychmiast tego nie zmieni, to ja daję pozew do sądu o nadużycie władzy przez pana wojewodę. Na drugi dzień przychodzi goniec. Wojewoda anulował decyzję. Przestraszył się. Proszę, ja daję tylko próbkę, co władza robiła przeciwko mnie. Zawożą mnie do tej prokuratury apelacyjnej w Krakowie. Pani prokurator informuje mnie, że jestem bardzo groźnym przestępcą, że wystąpiłem przeciwko Polsce, że zaraz odbędzie się konfrontacja, gdzie zostanie udowodniona moja przestępcza działalność. Następnie dostanę aresztowanie na 3 miesiące, a posiedzę przez bardzo wiele lat. W Krakowie, ponieważ jestem groźnym przestępcą, trzymają mnie w takiej klatce, jak się zwierzęta trzyma w cyrku, lwy, takie fi, 30 chyba pręty i ja siedzę w takiej klatce w prokuraturze apelacyjnej w Krakowie, bo jestem tak groźnym przestępcą. Wyprowadzają mnie to z klatki na konfrontację. Tam jest kilku moich pracowników, byłych z Optimusa, wyciągniętych z łóżka, tak samo jak ja o 6:00. Nikt nic nie mówi przez wiele minut, a mieli mi potwierdzić moją przestępczą działalność. Wreszcie jeden z tych pracowników by się odezwał. Prezes Kluska miał charyzmę. Pani prokurator kończy konfrontację, to jest dowód pana przestępczej działalności. Daje mi na kartce coś, co prawnicy nazywają absolutnym zaprzeczeniem stanu rzeczywistego, że wprowadziłem urzędy skarbowe i celne w błąd co do miejsca produkowanych komputerów. Proszę państwa, na każdym komputerze jest karton, jest metka, Nowy Sącz, Nowojowska 118, no w ogóle absurd, absurdalny zarzut. Do mediów podają informację, że robiłem jakieś dla szkół przestępcze eksporty za granicę. Tego mi nikt, do mnie, tylko do mediów. Dlaczego w stosunku do mnie nikt nie wystąpił, że wysyłałem komputery za granicą, co do mediów było powszechnie dostarczane? Bo to był zarzut całkowicie absurdalny. I tu znowu mówię o prawie, jakie jest w Polsce. Ktoś zalobował prawo wtedy, że komputery na eksport są wolne od VAT-u. Przepraszam, komputery zakupione z zagranicy są wolne od VAT-u. Dlatego myśmy od ministerstwa, jak żeśmy jakiś kontrakt wygrali, dostawaliśmy umowę z ministerstwem. Wyprodukować takie i takie komputery, sprzedać tej i tej firmie zagranicznej, a my sobie od nich kupimy, bo komputery musiały być polskie, żeby serwis był w Polsce, we wsiach. Więc ministerstwo musiało kupić polskie komputery. Ustawa była absurdalna. A wiadomo jest, że w eksporcie no, stawka VAT-owska musi być zero. No nie ma innej możliwości. A myśmy na zlecenie ministerstwa sprzedawali jakieś firmy zagraniczne i tamta firma, ministerstwo sobie kupowało od tamtej firmy zagranicznej. To do mediów poszło. Absurd całkowity, mi tego nikt nigdy nie przedstawił. Proszę państwa, zamykają mnie do tej celi na pierwszą noc w moim życiu w więzieniu. To się jeszcze wtedy areszt nazywało. Wchodzę, a tam, a ty za co? Takich wychodzi trzech, jeden, a ty za co? I przedstawia się. Ja za zabójstwo, ten za wielokrotne pobicie, a tamtego złapali na włamaniu. A ty za co? Ja mówię, nie wiem. Proszę państwa, oni byli milsi od tych policjantów. Tam jest koc, jak chcesz to się przykryj, bo tu w nocy jest zimno.
Byłem dla nich powietrzem. Nie chciałem z nimi współpracować, byłem powietrzem. Czy sobie Państwo wyobrażacie, co się dzieje w mojej głowie wtedy? Cały majątek weźmie państwo, dzieci nie mają za co żyć, samochody odebrali, wszystko, jak sobie rodzina poradzi. Ja w więzieniu przez wiele lat. Krzywda. Proszę Państwa, do mnie przyjechało wielu ludzi w podobnymi sprawami, tylko po to, żebym ich wysłuchał, bo ja im uwierzę. To były wraki po zawale, po wylewie, po paraliżu, z rozbitymi rodzinami. Przedsiębiorcy, nawet był jeden szef komisji, komendant policji wojewódzkiej. Bardzo różni ludzie, dziesiątki, setki ludzi. Tak przez układ potraktowanych. Mój następca Darek, pani prokurator, cokolwiek na kluskę, jak nie ma pan te same zarzuty. Nie powiedział nic od razu. Zawał, wylew, paraliż. Bo organizm takiej krzywdy nie znosi. I proszę państwa, druga rzecz bardzo ważna, kluczowa dla mnie. Wchodzę do tego więzienia. Złe myśli rozwalają głowę. Co będzie? To, że ja nie dostałem wtedy wylewu, paraliżu, tak jak inni w takich sytuacjach, co mnie uratowało? Parę lat wcześniej, kiedy byłem chory i zarządzałem moim imperium, o 21 wieczór już nie było kim zarządzać, bo wszyscy poszli do domu, a okazało się, że w domu nie ma nikogo. A ja nie umiem nic nie robić, więc szukałem przynajmniej do czytania czegoś koło łóżka, bo nie mogłem się ruszyć, bo miałem zerwany zaczep tam w nocy. Nagle jakaś książeczka. Święta siostra Faustyna i Boże miłosierdzie. To akurat mi nie bardzo pasowało, odłożyłem, no, ale nie ma nic innego. Zacząłem czytać. To były fragmenty dzienniczka, które w kościele rozdawali za darmo. Taka mała broszura. I proszę Państwa, ja wielki prezes, chodzący intelekt, który wyszukiwał wszelkie niekonsekwencje, jak mi chcieli zrobić moi, ja miałem pod sobą 100 prezesów. Ta dziewczynka, która mówi, że ma 4 klasy szkoły podstawowej, daje wykład, co jest dobre i co złe i nie ma tam żadnej sprzeczności. Nie ma tam żadnej niekonsekwencji. To jest tak logiczne, że klasistka rozkłada wielkiego prezesa. I ona tam pisze, to podyktował mi Pan Jezus. I to zaczyna być dla mnie bezdyskusyjnym faktem. Wykład na 500 stron o dobru i złu, gdzie nie ma najmniejszej niekonsekwencji, najmniejszej nielogiczności, jest perfekcyjny. Dziewczynka z 4 klasy szkoły podstawowej nie była w stanie napisać. I rozkłada mnie intelektualnie. I być rozłożony przez Pana Jezusa to nie, że tak wyrażę, potwarz. Proszę Państwa, dla mnie, dla chodzącego intelektu w tamtych czasach staje się bezdyskusyjne. Tego nie mogła napisać ta dziewczyna. Czyli to jest objawienie. A to jest objawienie? Proszę Państwa, językiem współczesnym, nie tak jak Pismo Święte, i po polsku. Jaki skarb, że jestem Polakiem. I potem przychodząc wykończony po pracy w Optimusie, codziennie chociażby fragment dzienniczka. Ja ten dzienniczek przeżywam. Ja się uczę, co jest dobrem i złem. Ja się uczę słowami Pana Jezusa o całym sensie życia i po co jestem. Proszę Państwa, kiedy znalazłem się w tym więzieniu, jedyne, czego się mogłem uczepić, to kluczowego przesłania dzienniczka, żeby nie zwariować. Co było w tym dzienniczku takie jedno kluczowe, co pozwoliło mi przez to wszystko przejść i przez potem wszystkie inne problemy, jakie macie wy i jakie ja potem dalej mam. W tym dzienniczku pisze Pan Jezus tak. Człowieku, jesteś marnością. Jak jesteś marny, to ja wiem, bo ja cię stworzyłem. Marny człowieku, ty nie wiesz, jak ja cię ukochałem. Miłością bezwarunkową. Nie tak jak ty kochasz, bo ty kochasz dealem. Kto jest dobry, to jesteś dla niego dobry. Kto jest zły, jesteś dla niego zły. Czy jesteś dobry, czy zły, ja cię kocham zawsze. Miłością bezwarunkową, z której ty sobie nie zdajesz w ogóle sprawy.
I marny człowieku, dałem ci skarb. Tym skarbem jest wolna wola. Możesz robić, co chcesz. A raz ci dałem ten skarb i go ci nigdy nie odbiorę. Możesz nawet wystąpić przeciwko mnie, bo masz wolną wolę. Dałem ci ją i to jest twoja największa wartość. I marny człowieku, gdybyś ty, właśnie dlatego, że jesteś taki marny, dał radę na moją nieskończoną miłość odpowiedzieć nieskończonym zaufaniem do mnie. Bez względu, co się dzieje. Czy jest ci dobrze, czy źle, ufaj tak, jak ja cię kocham. To wtedy, marny człowieku, jak się zdobędziesz na ten akt bezwarunkowego zaufania do mnie, ja rozwiązuję twoje problemy, bo jestem Bogiem i mogę wszystko. Wystarczy zaufać i w tej absolutnie beznadziejnej sytuacji Pan Jezus obiecał, że On rozwiąże problem. Co mogę wymyślić w tej celi? Pamiętajcie, że złe myśli, które po prostu, każdy wyobraża sobie, co się dzieje w głowie takiego człowieka, którego pozbawili wszystko, zniesławili, zamknęli do więzienia, powiedzieli, że jest przestępcą, rodzinie wszystko odebrali. Jaka krzywda, jak ja zapłaciłem tyle podatku dobrowolnie. Proszę Państwa, przeogromna krzywda rozsadzająca i ja potrafię tylko jedno zrobić. Żeby nie dopuścić złych myśli i spełnić warunek, bo ja mam zaufać. Powtarzam w myślach, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam, żeby nie dopuścić żadnej innej myśli, tego, co do głowy tam przychodzi. Całą noc mieli następnego dnia rano dać mi to 3-miesięczne aresztowanie. Jest ranek, nich, cisza. A ja, Jezu, ufam Tobie, Jezu, nic nie jem, nic nie robię, tylko Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam. Przychodzi już wieczór następnego dnia, bo w celi było takie okienko, gdzie było widać dzień długi, bo to był lipiec, że już się ciemno robi. Nagle słyszę, kluska, ręce. To ja już umiem, wyszkolony jestem, ręce do skucia, konwój. Wrożą mnie z hukiem, tam, z koguty, do tej pani prokurator. Ja wchodzę, od razu idę do swojej klatki, no bo wiem, gdzie jest moje miejsce. A pani prokurator wychodzi naprzeciwko mi. Panie prezesie, zaraz, dzień wcześniej to ja byłem podejrzanego skuć, podejrzanego wyprowadzić. Panie prezesie, tu dla pana gabinet przygotowany. Kawy, herbatki? Panie prezesie, pan wie, że ja nic nie mogę. Hersz, który wczoraj mnie skazywał na wiele lat, panie prezesie, taka skulona, pan wie, że ja nic nie mogę, musimy jakoś z tego wyjść. Jak pan nie podpisze, że pan zgadza się na kaucję, to jest pan wolny. Tylko niech pan podpisze, tu jest przygotowane wszystko. Słuchajcie, ja miałem siedzieć wiele lat w więzieniu, teraz myślę, że podpiszę jakiś tam karteluszek, że zgadzam się na kaucję. Podpisuję. Panie prezesie, proszę bardzo, jest pan wolny. Zadziałało. Wychodzę przed budynek, ponieważ trwała procedura odwoławcza wtedy z te samochody. Moja żona kazała mojemu kierowcy siedzieć pod prokuraturą, dopóki nie wyjdę. I ten biedny, skulony, jakieś kanapki miał, siedział. Mój Mercedes stoi pod prokuraturą. Panie tasku, do domu. Jeszcze nie wsiadł, ponieważ wtedy byłem wielki prezes, jeszcze akurat ledwo wsiadł, dzwoni marszałek Borowski, marszałek Sejmu wtedy, panie prezesie, co się dzieje? Mówię, jest jutro się to wyjaśni, jakaś pomyłka, nie wiadomo co, ponieważ jestem wielki prezes. Biorę prawników, ekspertów, spotykam się na obiady czy kolacje z ministrami, którzy odpowiadają za tą całą prokuraturę, za te sądy, za to wszystko. Każdy obiecuje, że wszystko będzie załatwione. Mijają tygodnie, miesiące. Pani prokurator tylko przysłała mi pismo o podwyższeniu zarzutów, że jestem jeszcze groźniejszym przestępcą. A do mnie, do biura przychodzą mili panowie i mówią, panie prezesie, jak pan nie zapłaci, to się sprawa nigdy nie skończy. I układ pokazuje, co potrafi. Komisja sejmowa zbiera się w mojej sprawie. Wtedy szefem komisji był pan Scheinfeld. Wzywają prokuratora generalnego. Przy nim siedzi szef prokuratury krakowskiej i jeden z posłów zadaje proste pytanie. Jaki akt prawny naruszył Roman Kluska, że ma status podejrzanego? Kilkanaście minut, dzwonią, powaga całego Sejmu, dziennikarzy nie wiadomo ile. Wreszcie staje prokurator krajowy, mówi, proszę Wysokiego Sejmu, jestem 15 czy 20 lat prokuratorem, już nie pamiętam, ale powiedział, Wysoki Sejm nie będzie mnie pouczał, co mam robić i siada.
dziennikarze wyrwali mnie dosłownie z sali. Wszyscy widzą, że to szopka. A pani prokurator kolejnymi pismami tylko podwyższa zarzuty. Przychodzą panowie, mówią, teraz się uwiarygodnimy. Mówią mi jakiś fragment rozmowy z panią prokurator, gdzie byliśmy we dwójkę. Uwiarygodniliśmy się, że jesteśmy przysłani. Jak pan nie zapłaci, to się sprawa nigdy nie skończy. Tak mija półtora roku. Tylko podwyższanie zarzutów i coraz większy przestępca. I wreszcie porozum do głowy. Słuchaj, byłeś w więzieniu i wiedziałeś, jak to się robi. Ważne sprawy i wielkie. A co? Teraz próbujesz swoimi siłami załatwić sprawę? Prawem? Razem z żoną jedziemy do klasztoru w Bieszczadach. Zamykamy się. Ja potrafiłem powiedzieć to Panu Bogu tydzień wcześniej, żona dokładnie tydzień po mnie. Jezu, ufam Ci. Jeżeli jest taka Twoja wola, to ja wyrażam zgodę być całe życie przestępcą. Przyjmuję wszystko, co Ty dajesz. Żona dopiero tydzień później potrafiła to powiedzieć Panu Jezusowi. W dniu, kiedy moja żona potrafiła to powiedzieć Panu Jezusowi, nagle zbiera się Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w tak zwanym pewnym składzie 7 sędziów i podejmuje wyrok. Kluska nie naruszył w najmniejszym stopniu prawa. Wszystkie naruszenia były po stronie urzędów skarbowych. Proszę Państwa, jestem człowiekiem. Spotykają mnie tak wszystkich Was. Choroby, inne rzeczy, nieszczęścia lub sukcesy. Coraz szybciej wiem, jak to się załatwia. Jestem człowiekiem, więc nie ukrywam. Najpierw po swojemu, człowiek kombinuje, a jak nie da rady po swojemu, to jest sposób. I mówię to na spotkaniach wiele razy i polecam wielu przedsiębiorcom i potem mam wiele podziękowań. Ale chcę powiedzieć, że jest jeszcze druga część tej spotkania. Jeszcze 2 minuty. I po to wielu, paru latach ładnych zdarzyła się rzecz dla mnie niezrozumiała. Zachorowałem, przestałem chodzić, byłem słaby, przy najmniejszym wysiłku się pocę. Ufam, modlę się, codziennie msza święta, codziennie komunia, spowiedź. Mija kolejne półtora roku. Ja jestem, można powiedzieć, inwalidą. Akurat największe zaproszenie na jubileusz CD Projektu. Nie pojechałem, bo nie miałem siły pojechać jako twórca ich firmy. Nie zrozumieli, czemu nie pojechałem. Nic nie pomaga. I w pewnym momencie taki głos w sercu. Innym umiesz doradzać, a sam sobie nie. A co ja innym doradzam? Proszę Państwa, ponieważ rozniosła się wieść, że jest taki przedsiębiorca, co rozdaje pieniądze, jak jest ktoś w potrzebie, bo ja postępowałem, cokolwiek uczyniliście, bliźnim moim mieście uczynili. Według tej zasady. Pod firmą przez bardzo wiele miesięcy była kolejka ludzi z całej Polski potrzebujących. Jeden na operację dziecka, drugi, bo komornik mu dom odbiera. Przyjechał po 5 tysięcy, dostawał 5. Przyjechał po 50, dostawał 50. Ja przychodziłem z walizką pieniędzy codziennie do firmy i wszyscy potrzebujący otrzymywali tyle, ile chcieli. Z całej Polski kolejka, codziennie. Miliony wydane. I co zauważyłem? Prawie każdy z nich po jakimś czasie przyjeżdżał po raz drugi i mówił, że problem się nie rozwiązał, ale gdyby jeszcze raz dostał pieniądze, to by problem się rozwiązał. Dawałem. Cokolwiek uczyniliście, bliźnim moim mieście uczynili. Pojechali. Potem widzę te same twarze po raz trzeci. A potem zacząłem widzieć po raz czwarty, już przyjeżdżali jak po swoje, przecież się im należy. Oni mają problem. Już po prostu, owszem, ja nie ukrywam, że dość szybko dawałem te pieniądze, bo ja jestem przedsiębiorcą, chciałem mieć czas na pracę. Oni mi zajmowali, te tłumy przyjeżdżające zajmowały mi ogromną ilość czasu. Przyjechał po 5, wysłuchanie sprawy, masz. Przyjechał po 20, masz 20. Przyjechał po 50, masz 50. O, człowiek praktyczny, no trzeba to szybko załatwić. Cokolwiek uczyniliście, bliźnim moim. Proszę Państwa, i wyobraźcie sobie, ani jednego podziękowania, wszyscy dziękowali, jak pieniądze otrzymywali,
ale ani jednej zwrotnej informacji, że dzięki tak ogromnym pieniądzom rozwiązałem choć jeden problem. I wreszcie się poszedłem po rozum do głowy i zezłościłem. Ani grosza więcej proszącym, chociażby się nie wiem co działo. Ale zamiast grosza dam wam coś cenniejszego. Pół godziny rozmowy. I tłumaczę, słuchaj, jeżeli Pan Bóg dopuścił na ciebie jakieś cierpienie, które dla ciebie jest niezrozumiałe, to popatrz na siebie oczami Pana Boga. Co się Panu Bogu w tobie nie podoba, a ty jesteś tak marny, że już ani przykazania nie działają na ciebie, ani msza święta, ani kazania, ani nic, a ty dalej w czymś tam trwasz, co się Panu Bogu nie podoba. I Pan Bóg jako najlepszy, kochający ojciec, no musi wreszcie dopuścić cierpienie, żeby jakoś ruszyć twoje sumienie. No i właśnie dał ci to. Zastanów się, po co masz to cierpienie, popracuj nad tą kłodą, która leży w twoim sercu, a Pan Bóg może wszystko i problem cię rozwiąże. Bo już tych ludzi, oczywiście, trzaskali drzwiami, wychodzili, ale proszę Państwa, o pewnym czasie zaczęły przychodzić listy. Wyszedłem wściekły na Pana, ale nie miałem pieniędzy. Posłuchałem, co Pan mówił i problem się rozwiązał. Jakże dziękuję. Jak dawałem pieniędzy, daję słowo. Ani jednej zwrotnej informacji, jak przestałem dawać pieniądze i poświęcałem czas. Problemy zaczęły się rozwiązywać. Innym umiesz poradzić, proszę Państwa. Podróż po moim sercu. Co się może Panu Bogu nie podobać? No oczywiście, chociażby walka z pychą. Jak ktoś dostał tyle darów, co ja, pycha jest rzeczą naturalną, powiedziałbym. Walka z pychą, walka z innymi różnymi rzeczami, na które nie zwracałem uwagi. Proszę Państwa, dzisiaj chodzę. Proszę Państwa, codzienna praca nad sobą, chociażby o tyle być lepszym. I chcę wam powiedzieć na koniec. Mam już swoje lata, chorób nieuleczalnych medycznie całą listę. Jakbym powiedział, to niektórzy lekarze mówią, że mam znajomości wysoko. Proszę Państwa, jeżeli ja mam opiekuna, który może wszystko i on mnie kocha, a ja mu ufam, i daje z siebie wysiłek, chociaż minimalny, żeby być codziennie lepszy. Życie, pomimo wszelkich otaczających problemów, staje się niemal rajem. Dziękuję. Życzę wam tyle samo szczęścia, jak ja jestem szczęśliwy. A nie mam nic lżej niż wy na tym świecie. Dziękuję.